Wiem, że zamknęli dla ciebie kiedyś plażę, że nie wiem jak to się nazywało, twoja ochrona zamknęła dla ciebie plażę na turystów. Prawda czy nieprawda? Nieprawda. Ale słyszałaś o tym? Nie. Nie, wręcz przeciwnie, kiedyś ja byłam zatrzymana przez policję, milicję obywatelską, ponieważ ukryte w szuwarach na Mazurach kąpałyśmy się nago. Z dziewczynami? Z koleżanką. To było. A nazwisko koleżanki? Pewno już zmieniła, dawno wyszła za mąż. A, już nie jest Kiszczak. Już nie, jest Kiszczak. Nie, nie była i nigdy nie była. No. W każdym razie opalałyśmy się, właściwie nie opalałyśmy się, głównie pływałyśmy w jeziorze nago, chowałyśmy się potem w pomoście, który był w szuwarach i pływałyśmy. I w pewnym momencie przepłynęła koło nas łódka i przepłynęły w tej łódce kobiety. Mhm. I właściwie do spokój. Przepłynęły, popatrzyłyśmy się, przykryły ręcznikami i siedziałyśmy tam dalej. Po czym panie podpłynęły jeszcze raz i zaczęły nam troszkę ubliżać. A dlaczego? Dziwek za darmo striptease urządza. Tak, bo nie wiem, czy pamiętasz, co to był dziwek. Dziwek pamiętam. Dziwek, tak, no, afera ta, była. Tak. No, ja myślę, że panie były trochę innych gabarytów i... A myśmy wtedy były dość młode i zgrabne. Feministki, jednym słowem. No można powiedzieć, feministki na turystki. Feministki, bo zauważyłeś, że trudno znaleźć ładną feministkę. Jest kilka. No to ja ich jeszcze nie widziałem. Nie, no nie. Myślisz, że Kasia Szczuka ogląda ten program? No modlę się, żeby nie. No, no, bo mnie zbanuje w internecie, no. Ale Kasia nie. Powiem ci szczerze, z Kasią w szuwary bym poszedł. No widzisz. A ty? Czy poszłabym z Kasią w szuwary? Tak. Wiesz co, mogłybyśmy się posprzeczać. No tak, bo ona jest radykalna. No dobrze, i zadzwoniła, te panie zadzwoniły nie, po milicję. Prawdopodobnie te panie zadzwoniły po milicję. Myśmy już wróciły, popływałyśmy sobie, wróciłyśmy do domu i przyjechała milicja obywatelska i powiedziała, czy tutaj, że dokonało, ja już powiem, to był jakiś paragraf. Akt jakiegoś, obnażenia się publicznego. Jakiegoś publicznego. No więc zapytałam się panów, czy chcą teraz dokonać wizji lokalnej, czy mamy powtórzyć. Rozumiem, obejrzeć świadectwo zbrodni. To, świadectwo zbrodni. Jezu, nie chcieli, ale dostałyśmy... Nie chcieli? Nie chcieli, sprawdzili, że od strony szuwarów nie było nic widać i te, że panie rzeczywiście łódką podpłynęły na tyle blisko, że no właściwie ja bym wnieść oskarżenie, że one przyjechały podglądać. Ale nie wylegitymowałaś się? Wiesz, oni wiedzieli dokładnie. Powiedzieli nawet trochę skromności obywatelsko, obywatelko jaruzelska.